Witam Państwa w komentarzu walutowym Boss Ja nazywam się Tryczko i pracuję na etyk walutowym w domu BOŚ. Dzisiaj mam dzień 3 lipca, jest godzina 11, w związku z tym zapraszam do omówienia sytuacji na czterech głównych, cztery najciekawszych parach i tym się przygotowałem. Tradycyjnie zacznę od rynku euro-dolara, tym razem jest to euro-dolar w ujęciu dziennym. Czyli innym słowem, ujęcie T1, no widzimy, że utrzymujemy się na poziomie wsparcia, na poziomie 1,25,80 i to jest taki dość znaczący ukres w ujęciu dziennym, ponieważ, ponieważ tutaj to jest poziom tak naprawdę tego dołka z 18 czerwca no i równocześnie szczytu 27 maja i z 6 czerwca. Także wydaje się, że tutaj ten poziom jest stosunkowo znaczący w tej chwili. No i widać, że rynek, rynek troszkę odbija przy tym zakresie. Oczywiście tutaj jakby część rynku już z. Pozycjonowuje się przez, przed, przed jutrzejszym wystąpieniem Marii Dragiego, zakończenie posiedzenia Europejskiego um, Banku Centralnego, gdzie powszechne oświetlenia rynkowe mówią o tym, że możemy zobaczyć obcięcie stopy procentowej 25 punktów bazowych. Jednocześnie trwają spekulacje na temat tego, e, czy Europy Bank się na obniżenie stopy dla banków. Tutaj mówiło się nawet o stopie rzędu 0%, także to niewątpliwie jakiś impuls impuls e, dla rynków. No i tak naprawdę w, w tej chwili mamy widać taki płytki handel, tym bardziej że sesja amerykańska będzie trwała jedynie do godziny 19 naszego czasu, także wydaje się, że dzisiaj ta zmienność na urlarze powinna być ograniczona. Druga para euro złotych w ujęciu H4, no widać, że przetestowaliśmy w trakcie ostatnich 4 godzin poziom 4,20, widać, że podejście, podejście w ten zakres, no zwróciło się jakąś kontrą tutaj ze strony popytu, no i tak naprawdę tutaj wydaje się, że w tej chwili te właśnie ten zakres 4,22, 66 4,20 będzie taki zakres wahań dla tej pary. Jutro mamy, jutro mamy zakończenie dzisiejszego, znaczy dowodniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jakby oficjalnie oczekuje się, że Rada nie zdecyduje się na zmianę kosztów kredytu. No, jednocześnie, naszym zdaniem, aż do końca roku 2012 te stopy powstaną na poziomie 4,75. Jednakże, jeżeli jutro Mario Draghi zdecydowałby się na mm, obniżenie st europejskiej stopy procentowej, głównej stopy procentowej właśnie punktu bazowych, no to wzrósłby tak zwany dyferencję stóp procentowych, czyli, yy, czyli polska waluta oferowałaby yy, wysokie stopy procentowe na, na tle euro, co jakby nie, co mogłoby wspomóc te. Wspomóc Warunki Emerging Markets. No jednocześnie tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, te 4,20 wydaje się w tej chwili dość, dość znaczącym poziomem. Tak naprawdę, że dopiero poniżej mamy 4,17. Także wydaje się, że tutaj jakby te kolejne, przynajmniej do jutrzejszego posiedzenia na okresie banku centralnego IRPP to zostanie gdzieś powyżej tego zakresu. Kolejna kolejna ciekawa para, czyli AUD USD. No i tutaj warto, warto wspomnieć o tym, że w trakcie w trakcie dzisiaj nad ranem tak naprawdę poznaliśmy decyzję banku RBA w, w, w sprawie stóp procentowych. Stopa została utrzymana na poziomie 3,5%. No, jednocześnie pojawiły się spekulacje, że ta, ta retoryka ze strony mm, Riksbanku, no tutaj zaznaczyły nam się jakieś takie stanowiska zakładające spowolnienie w Chinach, y, tutaj spowolnienie strefy euro, które afektuje gospodarkę australijską. W związku z tym. Y, y, pojawiły się spekulacje, że RBA może zdecydować się na obcięcie stopy jeszcze w tym roku i być może będzie tam w ciągu najbliższych 6 miesięcy, dlatego też wydaje się, że tutaj ten aud w tej chwili oscyluje, oscyluje w miejscu i to jest tak naprawdę wysoki poziom, jeżeli bierzemy pod uwagę euro-dolara. Jednocześnie w perspektywie możliwego cięcia stóp, no wydaje się, że tutaj propozycja wejścia w górę, czyli podejścia pod ten zakładany zakres 1, 0,5, 1,05, no wydaje się, że tutaj w tej chwili jest to mało prawdopodobne, jednocześnie czwarta pala do, do dolar do jena, dolar do jena w ujęciu dziennym, no i tutaj tą parę obserwujemy sobie już od kilkunastu kilkunastu w naszych komentarzy, no i widzimy, że tutaj jakby znowu nam się szykuje potencjalna próba wybicia przez 80. Poprzednio skończyła się ta próba, ta skończyła się kontrą ze strony importerów. Widać, że importerzy zbili ten kurs znacząco poniżej. No i w tej chwili zobaczymy, jak będzie wyglądało to starcie przez 80. Oczywiście tutaj uka techniczny jakby wspierałby, wspierałby te notowania w wyjściu w górę i to w wyjściu nawet do zakresu tak naprawdę, teraz Państwu powiem, prawie 81 jenów jednocześnie. No tutaj zobaczymy również jak będzie stracone na rodlarze, ponieważ jeżeli mm, eurodolar wzrośnie, to, no, to, to, to część kapitału zostanie wycofana z tej pozor pozornie bezpiecznej przystani jeżeli jena i w tym momencie ten krótko tylko 81 nie będzie realny. Dziękuję za uwagę.